Czerwone robaki to jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza przynęta zwierzęca używana przez wędkarzy. Są naturalnym pokarmem, który doskonale znają praktycznie wszystkie ryby żerujące w naszych wodach. Szczególnie kiedy stan wód się podnosi, na przykład po intensywnym deszczu, wody obfitują w te bezkręgowce, z czego ochoczo korzystają ryby. Wędkarze często wykorzystują upodobania ryb do dżdżownic, czyniąc z nich przynęty. Ich skuteczność zależy od bardzo wielu czynników, spośród których jednymi z najważniejszych są sposób ich założenia na haczyk oraz odpowiedni dobór haczyka. I tutaj doszliśmy do tematu naszego filmu. W jaki sposób dobrać haczyk do techniki, wielkości dżdżownicy, jak również sposobu żerowania i zachowania się ryb, powiem w tym właśnie filmie. I choć wydaje się to banalnie proste, to wcale takie nie jest. Pierwszy dylemat pojawi się już w sklepie wędkarskim, gdzie będziemy kupować czerwone robaki czy dendrobenę. Sprzedawca zapyta nas o rozmiar. Zazwyczaj są to trzy wielkości, jednak w rzeczywistości różnica we wielkości czerwonych robaków jest ogromna. Możemy spotkać małe robaczki o długości 2 do 3 cm, a z drugiej strony wielkie, nawet 15-centymetrowe dendrobeny. Pierwsza, podstawowa zasada zbrojenia dżdżownic to dobrać odpowiednią wielkość haczyka do wielkości przynęty. Według drugiej zasady, grot haczyka zawsze musi być wolny i wystawać poza przynętę. Bez tego nie zatniemy nawet połowy brań ryb. Haczyk, którym zbroimy czerwone robaki, powinien być stosunkowo gruby, aby dobrze trzymał przynętę. W przypadku tej przynęty waga haczyka nie ma jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ jest to ciężka przynęta, więc haczyk nie zmienia jej wyporności, co ma ogromne znaczenie przy przynętach małych, jak na przykład ochotka. Pierwsza, najprostsza przynęta to czerwony robak przebity w jednym miejscu haczykiem. Albo w pół, albo za siodełko. Siodełko to takie jaśniejsze zgrubienie bliżej głowowej części dendrobeny. Przynęta oczywiście skuteczna, jednak dość łatwo spada z haczyka, a potrafi również zsunąć się na grot i zablokować zacięcie ryby. Do tego rodzaju przynęty idealnie nadaje się haczyk Owner 50044, a dla malutkich robaków Owner 50340. Dużo lepszym rozwiązaniem jest przekucie robaka w kilku miejscach. Trzyma się wtedy o wiele lepiej haczyka, jednak cały czas pozostaje problem zsunięcia się robaka na grot, dlatego warto na sam koniec założyć małą pinkę, która jest dużo twardsza i zadziała jak swoisty stoper. Do zbrojenia takiej przynęty warto wziąć haczyk o dłuższym trzonku. Idealnie pasują tu haczyki Owner Worm BH o numerze 56538 i 56537. Mają one na trzonku dodatkowe zadziory, które podtrzymują robaka na swoim miejscu. Podobne rozwiązanie mają również haczyki Owner Seigo BH o numerze 51440 lub Owner Chinu o numerze 50010. Są jednak nieco szersze, jednak również doskonale nadają się do tego rodzaju przynęty. Haczyki, o których mowa, występują jednak w stosunkowo dużych rozmiarach, w związku z tym nie sposób uzbroić nimi robaków małych, tych najmniejszych czerwonych robaków czy dendroben. W przypadku malutkich dżdżownic skorzystamy z haczyków Owner 50286 lub 50363, które nie tylko odpowiadają wielkością, ale i kształtem oraz kolorem, gdyż są one robione w kolorze czerwonym. Zbrojenie czerwonych robaków nie sprowadza się jednak wyłącznie do jednej przynęty. Mamy ich przynajmniej kilkanaście, a kolejną z nich jest dżdżownica naciągnięta na haczyk. W metodzie tej cały czerwony robak jest naciągnięty na haczyk w ten sposób, że tylko część kolana oraz grot wystaje na zewnątrz. W przypadku tej przynęty musimy użyć dość dużego haczyka i najlepiej o szerokim łuku kolankowym, aby właściwie zapiąć na tą przynętę rybę. Idealne nadają się do tego celu haczyki Owner Seigo BH o numerze 51440. Oczywiście ich wielkość zależeć będzie od wielkości zbrojonego robaka. Alternatywnie możemy użyć również haczyków Owner 50286 lub 50363. To są te czerwone haczyki, o których wspomniałem wcześniej, do zbrojenia robaków mniejszych.
Metodę tą można również nieco zmodyfikować, wyciągając cały haczyk na zewnątrz robaka. W ten sposób można użyć mniejszego rozmiaru haczyka, zwiększając jednocześnie skuteczność zacięć. Przy technice tej należy pamiętać, aby haczyk był lekko odgięty w bok. Idealnie do tego celu nadaje się Owner Iseama o numerze 50044. Do najmniejszych przynęt można zastosować haczyk Owner 50340, który nazywa się Chinta. Niestety w naszych wodach nie pływa zbyt wiele dużych ryb i często cały czerwony robak okazuje się za duży. Często, aby dopasować się do wielkości ryb oraz sposobu ich żerowania, potrzebujemy dużo mniejszych przynęt niż cała wielka dendrobena. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kawałek dendrobeny czy czerwonego robaka. Mniejsza przynęta to szybsze branie i dużo pewniejsze zacięcie. Potrzebujemy tego szczególnie na rzekach o szybkim uciągu, gdzie musimy błyskawicznie zareagować na branie, ale również w wielu sytuacjach na wodach stojących. Podstawowym sposobem zahaczania kawałka robaka jest nabicie go za koniec lub w pół. W zależności od potrzeb możemy zrobić większą lub mniejszą przynętę, zakładając jeden, dwa lub kilka kawałków robaka na haczyk. Oczywiście trzeba dopasować wielkość haczyka, aby zapewnić skuteczne zacięcie. Nadal obowiązuje zasada wystającego ostrza i grota haczyka poza przynętę. Duża przynęta na małym haczyku zawsze zachodzi na grot i może być przyczyną spudłowanych brań, o czym należy cały czas pamiętać. Aby stworzyć taką przynętę, najlepiej użyć haczyka 50044 Iseama lub Seigo BH o numerze 51440, jak również Chinta 50340 lub Chika 50363 do przynęt najmniejszych. Chyba najskuteczniejszą przynętą z dendrobeny, jaką znam, jest 2-3 cm kawałek założony za sam koniec na mały haczyk o rozmiarze 16 lub 18. Robaka zahaczamy za koniec i odcinamy później 2-3 cm poniżej. Choć zachodni wędkarze, zwłaszcza z Anglii, stosują to bardzo często, to w Polsce przyznam, że jeszcze z tym się nie spotkałem, choć sposób jest naprawdę super skuteczny, co wielokrotnie sam sprawdziłem, w szczególności na rybach średnich oraz dużych. Będąc przy czerwonych robakach w kawałkach, nie sposób nie powiedzieć o kanapkach, czyli miksach dwóch lub więcej przynęt na jednym haczyku. Kawałki dendrobeny są bardzo częstym składnikiem takich kanapek. Szczególnie chętnie czerwone robaki łączy się z białymi robakami, ale widziałem je również z ochotką, kukurydzą, ciastem czy kasterami. Kanapki uzbroimy haczykami 50044 lub 51440, jak również te mniejsze haczykami 50340 lub 50363. Czerwone robaki i dendrobena to przede wszystkim duże, selektywne przynęty na wielkie ryby. Największe leszcze, liny czy okonie bardzo często padają na pęczek czerwonych robaków, które stosuje bardzo wielu wędkarzy. Dendrobena jest narodową przynętą Holendrów i to właśnie jeden z nich pokazywał mi, w jaki sposób zbroić pęczek dendroben na leszcze. Przy okazji kpił nieco, że w Polsce nikt tego nie potrafi zrobić prawidłowo, no i chyba miał trochę racji. Sposób polega na tym, że robaki nabijamy na haczyk, wciągamy na przypon, na żyłkę, a kiedy mamy już tam tyle drżownic, ile chcemy, ściągamy je z powrotem na haczyk. Jest to proste i skuteczne. Robaki przede wszystkim nie spadają z haczyka, jeżeli założymy je w ten sposób. Thank you.
Tańczyk dendrobed może być mały, duży lub bardzo duży, w zależności od wielkości, jak i ilości założonych robaków, dlatego bardzo różna będzie wielkość haczyków użytych do ich zbrojenia. Generalnie powinny to być haczyki o stosunkowo szerokim kolanie i grubym drucie, z jakiego są wykonane. Dobrym przykładem będą modele 50044 czy 51440. Malutkie pęczki czerwonych robaków uzbroimy haczykami Chinta i Chica. Oczywiście przy tak małych robakach nie będziemy ich wciągać na żyłkę, tylko bezpośrednio nabijać na haczyk. Patrząc chronologicznie, najmłodszą techniką zbrojenia czerwonych robaków jest przypon włosowy. Czerwony robak na włosie może być zastosowany zarówno do odległościówki, bolonki, tyczki, jak również fidera, gruntówki czy metody. Najskuteczniejszy i najszybszy sposób zbrojenia tej przynęty to quick stop. Stoperem tego typu albo przebijamy na wylot dżdżownicę, albo pozostawiamy go w jej wnętrzu. Ten drugi sposób szczególnie mocno trzyma robaka na włosie, jednak ciężko go ściągnąć podczas wymiany przynęty. Na włosie możemy zamocować 1, 2, a nawet 3 robaki, tworząc najlepszą możliwą przynętę na większość dużych ryb karpiowatych. Stosując czerwone robaki jako przynętę, nie należy zapominać o zanęcie. Cięte robaki są doskonałym dodatkiem zanętowym. Jakiś czas temu zrobiliśmy film na ten temat, do obejrzenia którego serdecznie zachęcam.